Londynu nadchodzi informacja, że Dakota wystartowała. Ta informacja zostaje podana przez umówioną zestaw melodii nadawanych audycji Polskiej Radia Londyńskiego. Ten zestaw powtórzony w audycji wieczornej oznacza, że Dakota już leci. Jest to sygnałem do oddziałów ubezpieczających lądowisko, że powinny zająć stanowiska bojowe. Wszyscy uczestnicy akcji Trzeci Most w celu wyróżnienia się założyli na lewe ramiona opaski z białego materiału szerokości 15 cm. Zajmują stanowiska. Część żołnierzy była umundurowana, zdobyte niemieckie mundury. Część ubrania cywilne. Uzbrojenie stanowiła broń pozbierana z kul biternych z kampanii wrześniowej, głównie karabiny Mausera, broń zrzutowa, czyli steny, a także broń zdobyta w czasie akcji na niemieckie posterunki, granaty i broń krótka. Po zajęciu stanowisk przez oddziały ubezpieczenia na tereny lądowiska wchodzą żołnierze z obsługi lądowiska. Mają za zadanie przygotować materiał na ogniska. Od strony zachodniej ułożono 103 stosy suchego drewna polanego benzyną. Ogniska tworzą formę trójkąta. O bokach 25 dużych kroków. Jest to brama wlotowa. Ostrze trójkąta lotnisk zwrócone na wschód wskazuje pilotowi kierunek lądowania. Po 1000 dużych kroków od ognisk rozpoczyna się właściwe lądowisko. Jest to pas łąk o długości 1200 i szerokości 300 dużych kroków. Po bokach lądowiska obsługa ustawia w odstępach co 25 kroków latarnie. Jest już po zmroku 25 na 26 lipca 1944 roku. Wreszcie około północy słychać nadlatującą Dakotę. Przeszła nad lądowiskiem na dużej wysokości. Na jej skrzydle błysnął morsem ustalony znak. Litera K. Długi, krótki, długi. Oficer startowy odpowiada natychmiast reflektorem literą M. I daje sygnał do zapalenia ognisk. Ludzie z obsługi odsłaniają zapalone latarnie naftowe. Zapalają ogniska. Samolot w tym czasie zatacza krąg sięgający aż za Gręboszów i podchodzi ponownie do lądowania. Po zatoczeniu krągu podchodzi do lądowania, obniża wysokość. Zbliża lot i siada na łąkach pomiędzy światłami. Na sygnał łódka hamuje ostro.
samolotu wysiadają major łączności Bogusław Ryszard Wolniak, pseudonim Mięta, porucznik saperów Kazimierz Bilski, pseudonim Rum, podporucznik Jan Nowak-Jeziorański, pseudonim Zyk i podchorąży Leszek Starzyński, pseudonim Malewa. Z samolotu wyładowywana jest poczta, broń, pierwszym pilotem Dakoty był pilot nowozelandzki Clifford, drugim pilotem był kapitan Schreier, Polak, dołączony do załogi na ten jeden lot. W celu ułatwienia komunikacji z obsługą lądowiska. Do samolotu w pierwszej kolejności załadowano pocztę zawierającą materiały na temat niemieckich rakiet zdobytych przez wywiad Armii Krajowej. Następnie wsiada Jerzy Kmielewski, pseudonim Rafał, który opiekuje się pocztą i posiada przy sobie raport ze wszystkimi szczegółami. W dalszej kolejności wsiadają dr Józef Rettinger, pseudonim Salamander, specjalny wysłannik rządu emigracyjnego i rządu brytyjskiego do okupowanego kraju. Tomasz Arciszewski, przyszły premier rządu emigracyjnego, podporucznik Tadeusz Kciuk, pseudonim Celt, kurier polityczny oraz podporucznik Czesław Miciński, szef lecącej z Polski ekipy. Po załadowaniu gości i poczty pilot zapuszcza silniki. Niespodziewanie silniki milkną. Samolot ani drgnął. Z samolotu wysiada pilot. Ogląda podwozie. Na lądowisku lekkie zniecierpliwienie. Samolot powinien wystartować po 10-12 minutach. Przecina przewody hydrauliczne, próbując odblokować hamulce. Wsiada ponownie do samolotu i próbuje drugi raz wystartować. Na najwyższych obrotach, ale samolot ani drgnie. Po chwili silniki gasną.
coraz większe zdenerwowanie na lądowisku. Oficer startowy ściąga ludzi z obsługi lamp. Próbują pchnąć samolot. Chwilę ponownie wsiada do samolotu i podejmuje kolejną, trzecią próbę startu. Po odbuchu śmigieł silników odrzuca ludzi do tyłu. Silniki wchodzą na najwyższe obroty. Nic to jednak nie pomaga. Podejmuje jeszcze jedną próbę startu. Pilot stwierdza, że nie da rady wystartować i sugeruje, że będzie trzeba spalić samolot. Jednak ludzie z obsługi nie chcą tak łatwo się poddać. Poświęcili zbyt dużo swojego czasu, narażeni na ogromne niebezpieczeństwa. Próbują robić wszystko, żeby jednak samolot wystartował. Jeden z ludzi z obsługi lądowiska, wchodząc pod skrzydło, zobaczył, że koła ugrzęzły głęboko w podmokłym gruncie. Próbują podkopać grunt. Podkładają deski pod koła. Jest problem, okazuje się, że na lądowisku nie ma łopat. W końcu znajduje się jedna łopatka wojskowa. Nie ma czego podłożyć pod koła. W końcu ściągają deski z wozu, tak zwane gnojnice, i podkładają pod koła. Trwa gorączkowa praca. Cała obsługa została w to zaangażowana. Wszyscy zdają sobie sprawę, że w odległości około 1,5 km w szkole w Wałrudzie kwatrują Niemcy. Jak na razie nie przejawiają żadnego zainteresowania tym, co dzieje się na pobliskich łąkach, ale w każdej chwili mogą się zainteresować. Pilot ponownie wsiada do samolotu, ponownie załadowana jest poczta, to są pasażerowie, żeby nie podjąć ostatni punkt. Zaczął toczyć się coraz szybciej po pasie startowym, w końcu odrywa się od powierzchni.
Mendelisa. Bierze kurs na Włochy. Przed nim daleka i długa droga. Ludzie na lądowisku zbierają sprzęt, dokaszają ogniska. Lądowisko zwolna pustoszeje. 20 minut po zakończeniu akcji ze stanowisk schodzą oddziały ubezpieczające. Poczta i pasażerowie szczęśliwie docierają do celu. Pasażerowie są zabierani na kwatery. Poczta i broń również. Cała akcja powinna trwać około 10-12 minut. Tak naprawdę trwała ponad godzinę. Pilot podejmował czterokrotnie po wylądowaniu, dopiero startu. Dopiero czwarta udała się.